Dzień dobry, witam serdecznie w piątek, mamy 8 dzień września, Łukasz Fiołek z tej strony Fibonacci Team School. Dolar do jena, bardzo ciekawa sytuacja na tu i teraz, mamy pewien punkt odniesienia nawet do ewentualnego zagrania. Zwróćmy uwagę, że rynek atakuje i co ważne widzi poziom 127,2. Zostaje dolny cień na interwale H1, na interwale H4 buduje się formacja świecowa objęcia hossy z dużym korpusem białym. Także dosyć ważny popytowy poziom, o którym powinniśmy pamiętać. Ważne wsparcie okolice 107,60. Wsparcie wynika z położenia zewnętrznego mierzenia FIBO 127,2, a także układu harmonicznego zewnętrznego, który w tym momencie zaznaczam. Typowy butterfly, typowy motyl z charakterystyczną reakcją na wysokości 78886. No i najważniejsza fala CD, która powinna być dynamiczna i widzimy, że te spadki są dynamiczne. Bardzo dużo ciemnych, czarnych świec po sobie. Także tutaj ta fala spadkowa, jeżeli chodzi o dynamikę, o impet, jest jak najbardziej poprawna. Bardzo ważne wsparcie o nim. Pamiętajmy, okolice 107,60. Najbliższy opór, no to tutaj na zasadzie biegu nowości ten poziom może zadziałać ponownie. Także tutaj opór zaznaczam w tym momencie kolorem ciemniejszym. Niech to będzie taki kolor różowy. Okolice 108,53.